Cześć. Cześć ziomeczki, to ja Wojtek Pietraszek, prawdaj. Zajmiemy się zagadnieniem dosyć istotnym, bardzo istotnym, być może przez niektórych troszeczkę olewanym, albo może po prostu nie bardzo wiedzą wszyscy, jak się za to zabrać, jak to ustawić. A u mnie jednak w ciągu tego, można powiedzieć, już wieloletniego, bo to jest więcej niż 5 lat, więcej niż 7, wieloletniego grania w zespołach, takie wskazówki się nasuwają. Po pierwsze, jakie mamy instrumenty w zespole? Standardowy układ instrumentów, instrumentarium: gitara elektryczna, gitara elektryczna, gitara basowa, wokal, perkusja. Czyli mamy 5 instrumentów. 5 instrumentów, które trzeba tak ustawić brzmienie, żeby były słyszalne dla każdego. W sensie, że na przykład wokalista słyszy wszystkich, słyszy też siebie. Perkusista słyszy wszystkich, naturalnie słyszy też siebie. Tak samo gitarzysta basowy słyszy wszystkich. To jest zrozumiałe. Tak samo gitarzysta elektryczny, czy tam solowy, rytmiczny, jeśli tam macie taki podział, słyszy drugiego gitarzystę. To jest bardzo istotne. Naturalnie kwestia jest pierwsza: akustyka samego pomieszczenia, rozmiar pomieszczenia, kształt pomieszczenia, w którym gracie próby. To jest bardzo istotne i jakby ten parametr wpływa najbardziej na pozostałe parametry, czyli parametry brzmienia poszczególnych instrumentów, głośności itd., itd. Im mamy mniejsze pomieszczenie, w którym gramy, tym dźwięk jest bardziej skompresowany. Mamy po prostu bardzo duże natężenie dźwięku w małej kubaturze, czyli w małej przestrzeni. Im większa przestrzeń, tym bardziej ten dźwięk rozchodzi się i jest, można bardziej go regulować. Można też inaczej nawet stanąć, jeśli mamy duże pomieszczenie. Jeśli mamy mały jakiś garaż, to faktycznie z tym jest troszeczkę problemu. I od tego jakby problemu, od tego pomieszczenia, wszystko inne jest zależne. Druga rzecz to jest wygłuszenie pomieszczenia. Tak, to jest istotne, ponieważ jeśli mamy pomieszczenie, załóżmy pomieszczenie z gołymi zupełnie ścianami, nic nie ma w danym pomieszczeniu, ustawimy sam wzmacniacz, to powstaje nam taki, można powiedzieć, nieprzyjemny wręcz odgłos, czyli po prostu, jak to się mówi, reverb, po prostu pogłos, który powoduje, że nam się dźwięk odbija od ścian i on dodatkowo go wzmacnia w taki niewłaściwy sposób, ponieważ to jest troszeczkę, wtedy następuje opóźnienie i ten dźwięk jest troszeczkę taki, no, wkurzający, jednym słowem. I teraz kwestia jest taka, że można sobie łatwo to sprawdzić, jak możemy spowodować wygłuszenie pomieszczenia. No, na przykład powieszenie koców na ścianie, dywanów, koców, powieszenie na ścianie, położenie na ziemi koców, czy tam dywanów, najlepiej w zasadzie dywan, bo na kocu można się poślizgnąć. Dodatkowo jeszcze robi się w ten sposób, że z sufitu po prostu zawiesza się jakieś wykładziny, czy jakieś materiały, takie, można powiedzieć, dźwiękochłonne. Czyli po prostu najlepiej właśnie jakieś koce, ponieważ one tak jakby chłoną nam dźwięk. I to powoduje, że dodatkowo jakby przecinamy pomieszczenie kocami, przecinamy, jakby urywamy te wszystkie jakby fale stojące, które nam powstają, te wszystkie pogłosy takie trochę wnerwiające, i dodatkowo poprawia nam samą akustykę. Już nie tyle, że niwelujemy pogłos, ale poprawia nam samo słyszenie siebie nawzajem właśnie dzięki tym kocom. Tak, to jest bardzo, bardzo dużo to robi. Dodatkowo jeszcze tutaj kolejna wskazówka, jaką ja zauważyłem, jaka jest naprawdę bardzo przydatna, a wiele osób zupełnie to totalnie olewa, ma to zupełnie gdzieś, no bo chcą być, prawda, true. Ale kwestia jest taka, mianowicie stopery. Ktoś może powiedzieć: kurde, nie będę takim frajerem, nie będę grał w stoperem. Ale jak ja zauważyłem, po pierwsze, posiadanie i granie w stoperach
czy nawet w słuchawkach douszkowych, jeśli ktoś nie ma stoperów, to przynajmniej te słuchawki douszkowe, takie te w cudzysłowie pchełki, jak to się mówi, dobrze izolują, albo nawet jakieś takie robocze nauszniki, takie bajery różne różniste, dobrze nam, po pierwsze, chronią słuch, no to jest istotne, no ludzie, pomyślcie sobie w ten sposób, że gracie próby, gracie co tydzień próbę, gdzie natężenie hałasu przekracza wszelkie normy, jak jest powiedziane, że na przykład w warunkach, powiedzmy, na koncercie klubowym przebywanie bez utraty, częściowej utraty słuchu, to można przebywać przez 2 minuty. Tam gdzieś akurat spotkałem się w jakimś artykule, że można przebywać 2 minuty w takim natężeniu dźwięku, jaki jest w klubach. Czyli to, co mówiłem, duże natężenie dźwięku, i prawda, może być i duży klub, ale jednak natężenie dźwięku wtedy jest też większe, ponieważ żeby to nagłośnić cały ten koncert, to trzeba mieć też większe przody i wszystko się, jakby można powiedzieć, powiększa. No i takie natężenie dźwięku faktycznie jest dosyć zdradliwe dla naszego słuchu. No ale wyobraźcie sobie, że sobie siedzimy 2 minuty na koncercie i co, wychodzimy? No trochę bez sensu, prawda? To już akurat zalecam, abstrahując zupełnie od tego grania, ustawienia sprzętu, apeluję o to, żeby po prostu wszyscy, którzy chodzą na koncerty często lub nawet sporadycznie, żeby jakieś te stopery zakładali, w jaki sposób ten słuch chronili, albo stopery, albo słuchawki. To jest naprawdę szalenie istotne. Ale teraz wracając do samych prób. Jeśli mamy stopery, to one powodują, że lepiej słyszymy pozostałe instrumenty. Tak, dokładnie. Lepiej się słyszymy, lepiej. Ja na przykład widzę, że jeśli gram bez stoperów, to po prostu natężenie dźwięku jest na tyle duże, że po prostu sprawia, że zaczynam stopniowo nie rozróżniać instrumentów. Im dłużej gram próbę, tym wtedy bardziej te instrumenty zaczynają jakby tak się przesterowywać. No po prostu jeśli perkusja, sama perkusja, na przykład staniemy koło perkusji, to ten dźwięk jest na tyle duży, że po prostu jakby nie ogarniamy do końca dźwięku, jaki ta perkusja wydobywa. Jest po prostu jeden huk. Jeśli włożymy sobie stopery, to słyszymy już wyraźnie dźwięki, które perkusja wydobywa. Tak wyraźniej, ciszej oczywiście, ale słyszymy wyraźniej, ponieważ te stopery nam wyrównują nam pasmo. Niektóre stopery robią tak, że zupełnie nam wygłuszają dźwięk, takie pianki pomarańczowe. Są oczywiście też profesjonalne stopery, na przykład przezroczyste, które się nie rzucają za bardzo w oczy. Można sobie wsadzić do uszu. To jest cena, w zależności od firmy, między 60 a 80, nawet profesjonalne, super profesjonalne są gdzieś, spotkałem się, za 400 zł. Oczywiście to już jest spory wydatek. Jednak te stopery naprawdę sprawiają, że wyraźnie się słyszymy. No ale dobra, no to pieprze o tych stoperach, a i tak niektórzy ich nie włożą, bo Wojtuś może sobie pieprzyć. Dobra, kto będzie chciał, to sobie sprawi stopery. Ja naprawdę polecam. Polecam, kurde. Następna rzecz to ustawienie brzmienia samej gitary elektrycznej. No teraz mamy co? No gitara elektryczna, no przesterowana gitara elektryczna na dużym przesterze, to naprawdę jest taki spory szok. Teraz kwestia jest taka, jak to zrobić, żeby te gitary były słyszalne. No oczywiście większość osób robi wolum na maksa. O kurde, im głośniej, tym lepiej, prawda? Tak się wydaje. No przebije się, wreszcie się przebije. Tylko że problem jest wtedy, jeśli nam się gałka od głośności zaczyna kończyć. No już mamy prawie 100% i właściwie nadal się nie słyszymy. No, czy ktoś się w ten sposób spotkał z czymś takim? Myślę, że na pewno, jeśli nie doszedł przynajmniej do końca gałki volume, to przynajmniej już prawie dochodził do granicy wytrzymałości, wzmacniacz zaczął po prostu już pierdzieć, podskakiwać. Zabieg, który dosyć dobrze sprawia, że się nam polepszy brzmienie, to jest zabieg zmniejszenia kompresji dźwięku. Tak to można powiedzieć, tak fachowo, prawda, powiedziałem, o kurna, ale zajechał, ale szpaner, ale coś tam. Ale chodzi tutaj o to, że jeśli mamy, po pierwsze, duży przester. Wow! Gałka głośności na maksa.
bardzo duży przester, to po prostu nam te dźwięki, które grałem pojedyncze, troszeczkę się zaczynają jakby zlewać. No jeden z drugim się zaczyna po prostu troszeczkę tak jakby maskować. No sami to słyszycie. Dobrym sposobem jest taki sposób, mianowicie, że zmniejszyć przester. No, można powiedzieć, o kurna, przecież nie gram AC/DC, to będę zmniejszać przester. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby zrobić sobie crunch albo prawie że clean. Chodzi o to, że po prostu z takiego maksymalnego przesteru... Słyszycie to? Teraz sobie zmniejszę. Teraz pierwotna wersja. Tutaj trochę szybko gram, ale słyszycie, no jest różnica. Oczywiście, jeśli sobie zmniejszamy coraz bardziej tą gałkę, to już zaczyna nam troszeczkę nie pasować brzmienie, no bo takie coś to już jest troszeczkę lipa, nie? Troszeczkę lipowate. Zagram na maksymalny przester. Słyszycie, ten dźwięk już po prostu tak się nam kumuluje, że po prostu troszeczkę jest słabo rozróżnialny dla ucha. Więc pierwsza rzecz to gałka gain troszeczkę mniej. Następna rzecz to ustawienie środka. Czyli można powiedzieć gałka middle w korektorze tym, no, graficznym, no, equalizerze, we wzmacniaczu. To też jest bardzo istotne. No, dużo osób robi tak, że na przykład załóżmy, dobra, dużo osób sobie myśli, że na przykład jeśli dam bass na maksa, treble na maksa, middle na minimum, to jestem true, strasznie black. No owszem, no jest tutaj takie fajne, jak sobie sam gram, to brzmi całkiem przyjemnie. Jeśli chodzi już o granie w zespole na próbie, to troszeczkę zaczyna nam się ten dźwięk zanikać. No ponieważ gałka middle to jest, czy gałka odpowiedzialna za środkowe pasmo częstotliwości, to jest taka gałka, która nam pozwala... Ona jest taka, można powiedzieć, mało rozróżnialna, mało rozróżnialna przez ucho, no, można powiedzieć, że tak mało diametralnie wpływa na brzmienie, no, tak powiedzmy na pierwszy rzut ucha mało robi, no bo bas, wiadomo, dodaje po prostu ciężaru masakrycznego. Bez basu brzmienie jest troszeczkę słabe. No proszę, co to jest? Z basem na maksa, no naturalnie, no, jest bardzo duży efekt. Dobra, daję go na 12. Bez trebli. No, tak jakbym grał po prostu, jakby wzmacniacz był w pokoju obok, nie? Zupełnie tak brzmi. No, z treblem na maksa. No, straszna sieka, no Slayer i te sprawy, nie? A z kolei, no teraz, dobra, to poustawiam trebla na 12, bas na 12. Teraz middle wycinam zupełnie, czyli daję na... całkiem w lewo, no nie wiem, jak to powiedzieć, na godzinę 5, nie, na 7, przepraszam, na 5, 7. Teraz, no, brzmi miodzio, no, sam gram brzmi miodzio. Jak dam go na maksa... No,
teraz z kolei na maksa można powiedzieć, no kurna, co to za brzmienie jest takie gówniane. Ale właśnie ta gałka mid nam sprawia, że gitara ogólnie jest bardziej słyszalna. Czyli przynajmniej tak, przynajmniej róbmy w ten sposób, że ustawiamy gałkę mid na 12 godzinę. No jeśli chcemy mieć troszeczkę bardziej takie, no, takie brzmienie bardziej, no takie wypasione, no nie wiem jak to powiedzieć, to dajemy na 11. Ale z kolei, jeśli faktycznie nie słychać nas w zespole, to zamiast kręcić gałką master na maksa, albo gain na maksa, tak jak już mówiłem zresztą o gainie, zwiększanie go wcale nie pomaga, to sobie dajmy więcej middle, czyli po prostu na przykład dajmy sobie middle, no, na 13 możemy sobie dać, wtedy będzie troszeczkę nam lepiej brzmiało. Być może, no oczywiście, jak to sobie teraz słyszycie, to troszeczkę to dziwnie brzmi, jednak no, uwierzcie mi, że ja grałem naprawdę w dużej liczbie salek, na naprawdę dużej liczbie różnych wzmacniaczy i właśnie najbardziej pomaga regulowanie gałki middle. Pomaga w słyszalności oczywiście w zespole. No i tutaj jest tak, że powiedzmy zmniejszam bas, daję mniej więcej powiedzmy standardowe jakby zachowanie, żeby być bardziej słyszalnym, to standardowe zachowanie jest takie, że na przykład daję bas, zmniejszam na 12, treble daję na 13, middle daję na 13. To jest, można powiedzieć, takie ok. W zależności oczywiście od pomieszczenia, w zależności też od wzmacniacza, na jakim gramy. No na przykład Line 6, ten brzmi naprawdę, on jest naprawdę mocnym wzmacniaczem, mocnym z mocnym przesterem, więc naprawdę to on jemu nie ma nic do zarzucenia. Jednak na przykład powiedzmy jakieś Marshale, Valve State albo jakieś takie komba marszalowskie, no one jest zwykle powiedzmy przesteru, nie mają strasznie dużo, jednak tam możemy po prostu podratować całą sytuację w brzmieniu, że po prostu sobie zwiększamy midla, zwiększamy troszeczkę trebla i naprawdę troszeczkę to daje nam, a nie troszeczkę, bardzo dużo nam daje, dużą poprawę nam daje w brzmieniu. No oczywiście ta sama sytuacja się tyczy drugiej gitary, czyli po prostu dwóch gitarzystów mają, można powiedzieć, już mniej więcej wskazówki, jak ustawić gałkami sam wzmacniacz. Druga sprawa co do ustawiania wzmacniacza to jest sprawa głośnika, czyli po prostu wysokości głośnika. No, zastanówmy się na tą sprawę. No, jeśli stoję sobie na próbie i głośnik mam na wysokości kolan, to troszeczkę słabo go słychać, nie? Co innego, na przykład jeśli mam taką kolumnę czwórkę, to ta kolumna, no w przypadku ściętej kolumny głośniki górne, dwa głośniki górne są lekko pod kątem do góry, prawda? Dwa dolne są pionowo, jakby leci dźwięk z nich, tak? A dwa górne są troszeczkę do góry, więc jakby dźwięk się rozchodzi w ten sposób. Troszeczkę można powiedzieć w stronę twarzy bardziej idzie. Oczywiście teraz jest kwestia taka, jeśli sobie stanę tuż koło wzmacniacza, to naprawdę będę gówno słyszeć, nawet jeśli bardzo go rozkręcę. Bo wiecie, głowę mam wtedy wyżej, a dźwięk idzie nam bezpośrednio po nogawkach. No to chyba nie tego chcemy. Ale jeśli się odsuniemy jakieś 2 metry od kolumny, tak, że będziemy, jakby można powiedzieć, w zasięgu fal z głośników, w zasięgu dźwięku głośników, to już mamy naprawdę 100% poprawienie brzmienia. No oczywiście, no to kwestia jest teraz taka, że no dobra, jeśli mam małą salkę, to jak ja sobie będę łazić, skoro ja mam właściwie, zaraz mam gryf basisty albo pałkę perkusisty, pałkę tą, którą gra. No właśnie, no to jest tego rodzaju problem. No jednak właśnie dlatego lepiej mieć troszeczkę może tak ustawione, żeby mieć jakieś pole do manewru. Ewentualnie można też tak zrobić, że jeśli salka jest powiedzmy prostokątna, prawda? Jeden gitarzysta gra tutaj, ma kolumnę. Czekajcie. Patrz.
patrzę sobie na coś takiego. Jeśli powiedzmy to jest mniej więcej no, kolumna, prawda? Dźwięk idzie w tą stronę. Jeden gitarzysta, drugi gitarzysta. Załóżmy, mniej więcej taki jest układ tych kolumn. Jeśli powiedzmy jedna osoba stoi, gitarzysta numer 1 stoi tutaj, gitarzysta numer 2 stoi tutaj. No i też może być tak z kolei, że teraz według tego schematu wychodziłoby na to, że obaj siebie słyszą super idealnie i wyraźnie i niesamowicie i po prostu jest miazga. Jednak jeśli źle słychać lub mamy inne proporcje, można powiedzieć, rozstawienia kolumn, to można zrobić taką roszadę, czyli po prostu gitarzysta od pieca tego stoi w pobliżu tego głośnika, a gitarzysta od pieca pierwszego stoi bliżej tego głośnika. To jest też kwestia taka, że akurat może tutaj troszeczkę źle rozrysowałem. Chodzi o to, że im bardziej się odsuniemy od swojego głośnika, a przysuniemy bliżej głośnika drugiego gitarzysty, to będziemy troszeczkę gorzej słyszeć jego, ponieważ im będziemy bliżej, tym jednak dźwięk będzie troszeczkę bardziej jakby po nogawkach się rozchodził, a z kolei będziemy bliżej tego, znaczy będziemy bardziej odsunięci od naszego i będziemy jakby, można powiedzieć, wyłapywać dźwięki z naszej gitary. Wiem, że to można powiedzieć teraz, że bardzo duża taka filozofia, jak to rozstawiać, jak to kombinować, jednak musicie popróbować te różne opcje, które sobie wam mówię. No, odsunięcie się od głośnika spowoduje, że naprawdę będziecie dużo lepiej się słyszeć. Przesunięcie samej kolumny w różne strony też spowoduje, że po prostu będzie albo basista lepiej słyszeć, albo perkusista. Najlepiej tak ustawić właśnie, żeby do perkusisty kolumny po prostu szły z dwóch stron. Czyli jeśli na przykład mamy właśnie pomieszczenie takie podłużne, to takie rozstawienie kolumn, o na przykład mamy powiedzmy perkusistę. O. Perkusista jest tu. I po prostu on jakby ma z dwóch stron obie nasze gitary.